Po konferencji prasowej promującą galę Windor Boxing Night rozmawiam z jednym z bohaterów tej imprezy, Kamilem Łaszczykiem. Kamil, zanim porozmawiamy o tym twoim najbliższym pojedynku, zapytam, jak twoje zdrowie, bo wiem, że ostatnio z nim nie było najlepiej. Na pewno jest już lepiej. Nie jest jeszcze do końca tak, jak bym chciał. Na pewno jeszcze w niektórych momentach mnie tak odcinało jakby od gazu, ale już jest naprawdę jest lepiej. Sparingi są dużo lepsze niż były. Mam tych podobnych sparing partnerów, co miałem wcześniej. Wszędzie te moje sparingi były karty do kitu tak naprawdę. Jeden pierwszy sparing, jaki miałem, to był dobry. Teraz jak sparuję, to te sparingi są dużo lepsze. Piotrek to widzi i cały czas to mówi. Muszę tak naprawdę mocno dbać o zdrowie, jak najmocniej i myślę, że będzie dobrze. Ale czym spowodowana jest ta twoja gorsza forma zdrowotna? Na pewno to też te krwinki czerwone. Uzupełniłem to wszystko. Tak naprawdę też jeszcze chodzę do lekarza. Z lekarzem patrzyłem, o co tu chodzi. Tak naprawdę lekarz tam mi mówi, że możliwe, że też brak... Ciężko mi powiedzieć, co tam było, bo lekarze tak jak to tam mówią, to ciężko mi powiedzieć, ale też jeszcze coś tam było, że czegoś nie mam, że mam za mało doboru czegoś, więc muszę tak naprawdę dbać o mocno zdrowie i myślę, że będzie dobrze. No, na tą galę myślę, że będzie na pewno dobrze, będę się bynajmniej starał, żeby było ok. Kamil, mocne tempo, październik Dzierżeniów, teraz 12 grudnia Radom, nie za mocne tempo sobie narzuciłeś? Mówię szczerze, że jestem młodym zawodnikiem. Ja lubię boksować i z chęcią, jakby była po tej gali, była na miesiąc, 2-3 tygodnie, tak z chęcią bym się przygotowywał i jeżeli dobrze by się wypadł i dobrze by się czuł, to z chęcią bym boksować. Ale wiadomo, trzeba odpoczywać, miałem chwilę odpoczynku, teraz po tej gali miałem 2 tygodnie odpoczynku, tak naprawdę to nie był duży odpoczynek, ale myślę, że młody zawodnik jestem, więc muszę się obijać, muszę łapać jak najwięcej doświadczenia tak naprawdę. 12 grudnia będziesz boksował z Azerbejdżaninem, tego nazwiska nie wypowiem, bo sobie połamię język, natomiast rywal nie jest najlepszym rekordem, powiedz mi, czy tacy zawodnicy... Powiedzmy sobie tak, w cudzysłowie, średniacy, są ci do czegoś potrzebni? Powiem szczerze, wiem, że mam na pewno walkę mocniejszą, będę miał w Stanach. Nie to, że ja się boję, albo tam trenerzy się boją, że mogę przegrać, albo coś takiego. Po prostu na tym może etapie, teraz moim treningowym, po tym jak miałem słabe zdrowie, po tym jak się czułem naprawdę, chcę też zobaczyć, jak będę się czuł teraz na tej gali. Wiem, że to na pewno nie jest dla mnie wymarzony zawodnik, chciałbym walczyć z czołówką boksu, taka jest prawda, chciałbym, to myślę, że to jest każdego marzenie. Ale wiadomo, trzeba każdą przeszkodę, każdą walkę i z każdym zawodnikiem trzeba łapać jakieś doświadczenie. Ja wierzę w to, że ten zawodnik przyjdzie i będzie chciał wygrać i pokaże, tak jak ostatnio właśnie w Dzierżyniowie przyszedł i chciał wygrać, naprawdę chciał wygrać zawodnik. Może moje zdrowie nie było najlepsze, ale teraz trzeba jeszcze sprawdzić, co i jak tam moje zdrowie, jak tam moja jak będę się czuł i myślę, że zawodnik przyjdzie i będzie chciał na pewno pokazać dobry boks. Ja taką mam nadzieję bynajmniej. Oglądałeś jakieś materiały swojego rywala? Wiesz, czego się możesz po nim spodziewać? Powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, bo nie ma jego walk zawodowych bokserskich. Widziałem jego inne walki. Co można było zobaczyć, to jest, był silny na tych, silny i taki miarę dynamiczny, więc zobaczymy w ringu, co tak naprawdę pokaże. A jak bijesz się ze słabszym rywalem, nie ma u ciebie problemu z taką koncentracją, żeby się odpowiednio zmobilizować, zmotywować? Powiem szczerze, nigdy o tym nie myślałem i tak nie patrzyłem na to. Dla mnie rywal, myślę, że jak wchodzę do ringu, to do każdego trzeba mieć respekt, bo jednak to jest boks, tu chwila jest nieuwagi i czy ciężka waga, czy lekka waga, to cios i może być po wszystkim naprawdę. Więc będę na pewno skoncentrowany, z chłodną głową i na spokojnie. Na ile realny jest występ 17 stycznia w Stanach i czy tamta walka 17 ma jakieś znaczenie, jak zaprezentujesz się 12 grudnia w Radomiu? Czy będzie gorszy, lepszy występ w Radomiu, to ty i tak zaboksujesz w Stanach? Powiem szczerze, że to nie do mnie chyba takie pytanie, tylko do mojego promotora. Ja robię po prostu to co umiem najlepiej, czyli trenuję jak najmocniej mogę.
co mój promoter powie, ja tak naprawdę będę robił, czy będę miał jechać do Stanów, czy będę miał zostać w Polsce. Ja po prostu powierzyłem mojemu promotorowi siebie, wiem, że robi dobrą robotę mój promotor. Tak jak i trener podpowiada, mówi mi cały czas dobrze, więc nic innego, tylko no, czekam na cięższe walki i lepszych zawodników, to na pewno. Odejdę jeszcze na chwilę do tego 17 stycznia. Mówiłeś, że mocny rywal. Zdradzisz kibicom ewentualnie, kto jest brany pod uwagę? Czy macie już rywala, czy jeszcze na razie szukacie? Rywala jeszcze nie ma. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, kto i jak. Wiem, że to jest na styczeń, więc to długiej przerwy nie będzie. Pewnie po tej walce będę odpoczywał z tydzień czasu, może nawet krócej, 4-5 dni i trzeba będzie znowu wracać do treningu, więc no zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, kto to będzie, ale na pewno będzie ktoś z lepszy na pewno bilansem. Kamil, dziękuję Ci za rozmowę. Życzę powodzenia oczywiście 12 grudnia, jeszcze owocnej tej końcówki, jeśli chodzi o przygotowania. Zdrówka, no i powodzenia. Nie dziękuję. Również pozdrawiam wszystkich kibiców i do zobaczenia.